Dzień przed operacją Mariusz przyjeżdża do szpitala. Towarzyszy mu córka Natalia. Nazywam się Mariusz, przyjechałem na zabieg resekcji żołądka. Jutro będę miał wycięty kawałek żołądka. Troszeczkę oglądałem sobie w internecie, jak to wygląda. No i nie ukrywam, że przypomina to trochę kadry z filmu Obcy. Natalia na pewno stresuje się mniej niż żona. Przyjechałem tutaj zrobić sobie tą operację również z myślą o nich, żeby się nie denerwowały moim zdrowiem. I co, jutro będziemy się wszyscy z tego śmiać, że dzisiaj mieliśmy kupę strachu i stresu. Operację przeprowadzi profesor Maciej Kielar, chirurg specjalizujący się w operacjach bariatrycznych. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze. Kłaniam się. Panie Mariuszu. Proszę spocząć. Jestem odpowiednio ubrany. Rozcięciem do przodu, to najważniejsze. Dobrze. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było, żeby pan zgubił około 10 kg, bo to ułatwi nam operację. Jak poszło? 8 udało się zgubić. Super. To jest o tyle ważne, że to, z czego pan w pierwszej kolejności gubi masę, to jest wątroba. I wtedy jest nam technicznie łatwiej. Planowaną operacją jest laparoskopowa resekcja rękawowa żołądka z powodu otyłości patologicznej. Mimo że robimy to techniką laparoskopową, czyli w sposób maksymalnie mało inwazyjny, to jest to w dalszym ciągu duża operacja brzuszna. I tak jak każda operacja, wiąże się z pewnym ryzykiem wystąpienia powikłań. To, co się może zdarzyć. Uszkodzenie narządów jamy brzusznej, uszkodzenie pętli jelitowych, uszkodzenie narządów miąższowych, czyli wątroby albo śledziony, uszkodzenie dużych naczyń, możliwość krwotoku śródoperacyjnego, zakrzepica żylna, która u osób otyłych zdarza się wyraźnie częściej niż u szczupłych. To nie służy do tego, żeby pana nastraszyć. Bardziej się już chyba dzisiaj nie da. To nie o to chodzi. Nigdy nie robi się operacji, której ryzyko jest większe niż ryzyko powodzenia. Damy panu naprawdę coś fajnego w prezencie, czyli zupełnie inną jakość życia i mam nadzieję, że odpowiednio dłuższe. Zechciałby pan łaskawie podpisać w tym oto okienku.